przypominamy o tym precedensie na skalę światową, o tych fabrykach śmierci, o niewyobrażalnej tragedii. 27 stycznia 1945 roku został wyzwolony KL Auschwitz-Birkenau. I to jest taka próba zaprezentowania po raz pierwszy moich badań, w jaki sposób pamięć na przestrzeni lat w dyskursie medialnym zmieniała się. Dr Paweł Greń tematem zajmuje się od prawie 20 lat. Mój dziadek był więźniem obozu i jakby na początku nie chciał ze mną na ten temat zupełnie rozmawiać. Później jak zobaczył, że jestem już na tyle dojrzały, że możemy rozmawiać, pogłębiłem swoją wiedzę właśnie w trakcie studiów magisterskich, doktorskich i robię to do dzisiaj. Podtrzymywanie pamięci, jak widać po liczbie studentów, która uczestniczyła w wykładzie, jest bardzo ważna. Ten wykład powstał jakby na wniosek studentów, bo ja jestem komunikologiem, ja nie jestem historykiem, ja jestem komunikologiem i zawsze jak mamy temat komunikowania polityczne, no nie sposób nie odnieść się do III Rzeszy, do Goebbelsa i tak dalej i kilkukrotnie już spotkałem się z taką reakcją, czy mógłby pan o tym opowiedzieć więcej, jakie książki i tak dalej, no i w związku z tym, że jakby studenci sami sprowokowali tą możliwość wystąpienia, także to jest ukłon w stronę oczywiście studentów, ponieważ jeżeli kogoś coś interesuje, a ja o swojej pasji mogę mówić godzinami, to ja się jakoś szczególnie nie wyeksploatuję, a przy okazji możemy spędzić dobrze czas. Dr Paweł Greń po tylu latach tematu nadal nie wyczerpał. To jest temat, który zakładam będę robił do końca życia. Mam dwóch synów, może przejmą pałeczkę i mnie wesprą, bo ja nie wiem ile będę miał zdrowia i siły, żeby to zrobić. To jest temat, którego się nie da dokończyć.